Jesteśmy z Jankiem Błachowiczem po KSW 20, gdzie udało ci się obronić pas w wagi półciężkiej KSW. I powiedz, czy to jest ten Houston Alexander, którego się spodziewałeś, czy spodziewałeś się czegoś innego po nim? Nie, dokładnie tego się spodziewałem, tylko siebie, z siebie nie jestem zadowolony, w ten sposób. A co dokładnie, z czego nie jesteś zadowolony w swoim przypadku? Znaczy tak, ja się nie lubię nigdy tłumaczyć i nigdy nie lubię się tłumaczyć, a ta pierwsza runda poszła tak, jak miała pójść po myśli, ale jak mówię, no mam rozjebane kolano i uciekło mi ze trzy razy i po prostu włączyła się blokada i nie potrafiłem się rozwinąć w ogóle i robiłem wszystko tak, żeby kurwa tylko się po prostu no żeby tak brzydko mówić, uklepać to zwycięstwo. Nie potrafiłem nic zrobić, nie? Co powiem, że mi kolano znowu po prostu ucieknie i ucieknie tak, że już nie wróci na miejsce, nie? Rozumiem, a w drugiej rundzie miałeś taki moment, że wyglądało jakby ci zabrakło kondycji, ale to by było dziwne, no bo w trzeciej tak jakby wróciłeś znowu na wyższych obrotach. Czy to było jakieś trafienie, które cię zamroczyło trochę, czy... To było to kolano, które mnie po prostu, wiesz, zapadła klapka w głowie. Kurwa, wiesz, no to tego się nie wytłumaczy, jak ktoś kiedyś trenował z kontuzją i to wie, o co chodzi, no nie? A powiedzmy, czy w ogóle czułeś uderzenia Houstona Alexandra w taki sposób, który autentycznie, bo to był taki główny jego atut, który powiedzmy on przyniósł do tej walki? Znaczy tak, spodziewałem się silniejszych kopnięć, tego się spodziewałem, że będzie więcej kopa mało i tak, takiego porządne uderzenie takie, że poczułem naprawdę tylko jedno. Jeden prawy taki kuła zamachowy, co dostałem na szczękę, to poczułem, a reszta takie no solidne, ale nie jakieś takie, żeby mnie miały wyłączyć, no nie? Jak myślisz teraz, powiedzmy, coraz częściej się mówi o tobie w kontekście UFC, czy myślisz, że to zwycięstwo już nad tego rodzaju nazwiskiem kolejny raz już się zbliża do tego, masz jakieś konkretne wiadomości, powiedzmy, jakby to miało wyglądać? Wiesz co, nie wiem, teraz nie myślę o tym, teraz myślę o tym, żeby wrócić, wiesz, zbadać drugi raz kolano, bo no mówię, na rezonansie wyszło zerwanie krzyżowego, no ale objawy są jakby naderwania, nie zerwania, muszę jeszcze raz zbadać, no i podjąć decyzję, czy operacja, czy tylko rehabilitacja, no i tak na razie no nie myślę o walkach, tylko o tym, żeby noga była zdrowa, nie? A dawno temu w ogóle dowiedziałeś się, znaczy poczułeś, że masz tam taką kontuzję? 3 tygodnie temu, w poniedziałek. I to na treningu jakaś konkretna technika? Kogoś chcesz się na kogoś poskarżyć? Tak, na żyrafę, ty dziadu. Nie, to było po prostu podczas treningu z dupy totalnie, nie było dźwigni, nie było nic, przy tam przejściu pozycji, po prostu kolano, stryko uciekło na bok i tyle, ułamek sekundy, nie? Także nie, żyrafa żartuje, to nie twoja wina, sorry. No dobrze, tak czy inaczej, jeszcze raz gratulacje i dziękujemy ci za czas, za wywiad. No ja też chciałem podziękować wszystkim fanom, przeprosić, że walka wygląda tak, miała się skończyć dużo szybciej, na moją korzyść, podziękować rodzinie, rodzicom, dziewczynie, sponsorom, trenerom, wszystkim chłopakom z klubu, wielkie dzięki, pozdrawiam. Dzięki. Gratulacje.